Proszę Państwa, da wniosek o zobowiązanie policji. Do więzienia na jutro, Wysoki Sądzie. Do więzienia na jutro. Dzisiaj nakaz zatrzymania na dołek i jutro w sądu. Wysoki Sądzie. Ja jednak pozwolę sobie zabrać. Proszę. Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to było sfingowane zatrzymanie. Policja kryła przestępcę, która sędzina, która stosowała niezgodnie z prawem postępowania i procedury. Biegli się prawo oburzyć. Bo na każde zło, jeżeli będziemy akceptować czy przemilczeć, będziemy w tym źle brać udział. Będziemy winni tego zła. Zaczynamy od sądu. A więc doszli do wniosku, że zapraszą nas policją. Czysty pretekst, a fałszywe doniesienie o przestępstwie jest karalne. I Wysoki Sąd wie o tym dokładnie. To nie trzeba prawa znać. To, co sfingowano w Sączu, to jest normalna, ordynarna prowokacja esbecka. Tak jak nad komuny. Nie ma tych czasów, nie będzie grubej kreski. Widzimy, co się dzieje w ostatnich dniach w Polsce. Jak dzięki nam, naszej pracy niezłomnej, dobraliśmy się do rozliczania przestępstw. W Warszawie nie idziemy dalej. Bo już w tej chwili, chociaż ja siedzę, to i tak idą wnioski o powołanie tych wszystkich nadrzędnych organizacji w Krakowie, w każdym mieście wojewódzkim. W Wysoki Sądzie apelowaliśmy o wałę przysięgłych. Dzisiaj PO krzyczy: Rady Brackie, ratunku! Trybunał Narodowy. Tak, tutaj obok Wysokiego Sądu powinni siedzieć ławnicy. Ludzie wybrali, nie ławnicy dyżurni. Tak jak w Stanach. Nie, żeby sędzia musiał wydajać ze świadków, bo oskarżyciel nie odzywał się. Znagraj, przedstawimy na tyle godzin procesu, ile miał wypowiedzi. Sprzeciw. I nic więcej. Jaki sprzeciw? Komu sprzeciw? Prawdzie? Nie, Wysoki Sądzie. Sąd musi tu zdecydować. Pan jako osoba, po której stronie jest i od pana należy. Jeżeli dochodzi sąd do wniosku, że jesteśmy niewinni, jest to pomówienie skierować sprawę do prokuratury z urzędu wszczęcia. Wszczęcie dochodzenia przeciwko tym, co nam dali ten akt oskarżenia. Za fałszywe oskarżenie. A dzisiaj wnioskuję, żeby sąd wydał postanowienie nakazu zatrzymania i doprowadzenia. Trudno, bo ja też jak nie odbierałem listu, to miałem wyroki zaoczne, o których się później dowiedziałem. I to były jeszcze wysyłane na inny adres, gdzie ja mieszkam. Proszę Państwa, koniec. Wysoki Sądzie, w Polsce, żebyśmy mogli ruszyć do przodu. A mamy naprawdę okazję ruszyć. To musi być uczciwy wymiar sprawiedliwości. A jaki jest? To sami wiemy. Cała wasza korporacja już się łamie. Mamy orzeczenia. Jak to jest? Jak sędziowie są na układach? Dobrze, ja nie wiem, że wszyscy. I Wysoki Sądzie, to nie będzie miękkie przedawnienie. Winien, nie winien. Jak jestem winien, wnoszę o podwójny wymiar kary. Jak jestem niewinien, to będzie fałszywe oskarżenie, bezpodstawne, spowodowane tym czy tamtym, żeby miał możliwość wyciągnięcia sprawy nawet cywilnej do takiego bandyty. To w ogóle bandyta. Nie ma już potrzeby, jak ktoś ma pilnować prawa. Jest oszustem, karierowiczem. Mamy takiego tutaj byłego wojewody Millera, jak uzgodnili. Nie wiem, czy sąd słuchał ostatnio, jak się dogadywał Tusk z Putinem, gdzie zginęli najlepszy kwiat. A ja mam do tego bardzo podejście własne, bo mogłem być w tym samolocie. Dość tego. Nie ma okrągłej kreski, nie będzie okrągłej kreski. I dalej tak być nie może. I od was to zależy, sędziów. Albo wchodzicie w tą mafię sądową, ewentualnie nie jesteście, albo mówicie nie, nie wyrażam zgody. Mam w dupie awans, idę zgodnie z sumieniem, zgodnie z przysięgą. I dlatego wnoszę, żeby na dzień jutrzejszy byli dowiezieni, jeżeli nie chcą, nawet na łóżka, ale dowiezieni. Niech powiedzą, jakiej były przyczyny. To jest wszystko. Dziękuję.
tak dostali tylko tutaj pociągnięci, czy nie pociągnięci, ale do odpowiedzialności szeregowi funkcjonariusze. Nigdy nie rozliczono tych zgodniarzy za wujek, za popiełuszkę, mam wymieniać za księży. Nigdy. Zawsze szukano wyjścia w tym wymiarze niesprawiedliwości społecznej, żeby złapać myszkę, a nie kocura, który wydał rozkaz. Wysoki sądzie, nie tą drogą. Nie tą drogą. Tu winien za tej ławie zasiąść komendant za fałszywe oskarżenie. Wysoki sąd go kryje. Wysoki sądzie, kryje go. Wysoki sądzie, dać nakaz zatrzymania, upoważnić do jutra. I jutro go przesłuchamy. Powie, nie powie, no trudno. To robią za fałszywe oskarżenia i tak dalej. Ale tak zrobić, doprowadzić. Oni są bezkarni. Sąd to akceptuje. Bandytów w obozów pod komunistów. Sąd akceptuje. Bo mój nie da się. Nie ma takiej możliwości, jak się chce. Wysoki sąd, jak się chce, to dziś idzie nakaz. Pan świetnie, jego kolega po fachu wie gdzie, idzie mu wręcza. Jeżeli nie wręczy mu i nie przyjdzie, zatrzymać, ukarać. Nie nas, nie Wiśniewskiego, nie Kowalskiego, nie jakiegoś tam pierdołę, który jest szeregowy w policji, szukać kozła ofiarnego. Bierz mi się na głowy, bo psują tych młodych ludzi. Właśnie te łobuzy mówią, jesteście bezkarni. Łamano prawo tutaj dowodzone w kajdanach, nie rozkuwają, nie wzywają lekarza. Jak tak można? Wysoki sądzie, ja proszę o 5 minut przerwy. Nie dla nas, dla pana, panie sędzie, żeby pan przemyślał. I po tych 5 minutach odpowiedział. Dziękuję.